Witam wszystkich. Dzisiaj sobie poczytamy psychiatrię autorstwa pana profesora Piotra Gałeckiego, który jest konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii, żeby troszeczkę zapoznać się z danymi epidemiologicznymi. Rozpowszechnienie zaburzeń lękowych w populacji ogólnej określa się między 5 a 7%. Szacuje się, że u blisko 30% populacji objawy zaburzeń lękowych wystąpią przynajmniej raz w ciągu życia. W 2004 roku ponad 28 milionów ludzi na świecie chorowało na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, a ponad 30 milionów na zaburzenia lękowe z napadami lęku. Można sobie wyobrazić, jak to są duże liczby. Poza tym musimy tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to są dane sprzed pandemii i to są dane sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Dlatego myślę, że to znacznie się zmieniło, dlatego że to był czynnik wyzwalający, taka długie napięcie, długi stres na pewno był czynnikiem wyzwalającym u wielu osób zaburzeń lękowych. I też trzeba sobie powiedzieć, że dużo osób moim zdaniem żyje w takim troszeczkę jakby granicznym pasie tych zaburzeń, czyli one na przykład nie są rozpoznane, nie ma takiego wykwitu objawów, natomiast jest na przykład duże napięcie, gdzieś poruszają się na granicy powiedzmy takich zaburzeń lękowych, napięcia, niepokoju, stresu, tak więc można powiedzieć, że to jest po prostu ogromny problem i można powiedzieć, że no ja sobie jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że jest on tak zamiatany pod dywan, skoro dotyczy tak ogromnej ilości ludzi, tak? Bo jeżeli sobie to przeliczymy, na przykład, że 30% populacji będzie miało przynajmniej raz w życiu jakiś objaw zaburzeń lękowych, no to przyjmijmy w dużym uproszczeniu, że powiedzmy jest 38 milionów, to jest prawie 3 razy 4 miliony, to jest 12 milionów osób prawie, tak? Jeżeli dobrze liczę tak na szybko. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala. Mówimy o pełnoobjawowych zaburzeniach lękowych, tak? Które można rozpoznać i zaklasyfikować, tak? Plus wszystkie te inne napięcia i rzeczy takie na granicy, tak? Powiedzmy gdzieś powodujące takie, powiedzmy, nie tyle takie pełnoobjawowe zaburzenia lękowe, co nieznośne napięcie, powiedzmy, czy taki jakiś stres dezorganizujący, wewnętrzny, dezorganizujący życie, tak? Czy zabierający satysfakcję z życia. A pamiętajmy, że według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to jest stan dobrostanu w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej, tak? A napięcie związane z lękiem działa jakby na te wszystkie, ono niszczy wszystkie te trzy warstwy tego dobrostanu.